Dobrze. My to jeszcze potrzebujemy chwilkę, żeby zacząć super wykład o astrobiologii, czyli jak szukać życia poza Ziemią. No dobrze, to słuchajcie, słowem wstępu. Witam Was dzisiaj w tą piękną pogodę słoneczną, zaraz ma być ładnie. Na Starfeście jest drugi dzień naszego pięknego konwentu, festiwalu fantastycznego. Fajnie, że jesteście, super, ekstra, bardzo mnie to cieszy. Co mam powiedzieć więcej? Zaraz będziemy mieli wykład na temat astrobiologii, czy istnieje życie poza Ziemią. Czy ono jest, w jakich formach, czy w ogóle jest. Czy my kiedyś się o tym dowiemy? Za ile? Także tego to już wszystkiego nam powie zaraz Arkadiusz Polita. Szanowni Państwo, Arkadiusz Chojna przed Wami. Czy gorące obrazki? Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dajcie mi chwilę jeszcze sobie tutaj odpalę prezentację pomocniczą. Niestety nie zapewniono mi rzutnika, także muszę improwizować. No dobra, jeżeli chcemy szukać życia poza Ziemią, to przede wszystkim warto byłoby się na pewno zastanowić, czy życie na Ziemi jest typowe. No bo ktoś może powiedzieć, że dlaczego szukamy życia jak tutaj, przecież to życie może całkiem inaczej wyglądać. No podstawowa kwestia jest taka, że innego życia niż podobnego do ziemskiego nie bardzo wiedzielibyśmy jak szukać, ale też jeżeli nie mamy żadnych danych, to z prawdopodobieństwa, jeżeli mamy tylko jedną próbkę życia, jeden element ze zbioru, to możemy wnioskować, że jest to typowy element dla tego zbioru, bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że się nie pomylimy niż zakładając, że jesteśmy wyjątkowi i bardzo nietypowi. Więc no, takie założenie można poczynić. Ale jakieś dane jednak mamy. Mamy na przykład dane o tym, że najpowszechniejszymi pierwiastkami we wszechświecie jest wodór, hel, tlen, azot i węgiel. No poza helem są to pierwiastki, które występują w każdym organizmie żywym, jakim znamy z Ziemi. W ogóle wyróżnia się 6 takich pierwiastków. Wodór, węgiel, azot, tlen, fosfor i siarka, które występują w każdym organizmie na Ziemi. I te pierwiastki też występują dosyć powszechnie we wszechświecie. No na przykład ktoś może postulować alternatywną biochemię opartą na krzemie, zamiast na węglu, gdzie krzem też może wiele długołańcuchowych cząsteczek tworzyć, podobnie właśnie jak węgiel. Jednak no, jest go około rząd wielkości mniej we wszechświecie niż węgla, więc i tak jak najbardziej nie możemy wykluczyć, że życie oparte na krzemie istnieje, ale byłoby go mniej ze względu na mniejszą dostępność tego pierwiastka. No też tutaj należy zaznaczyć, że chemię węgla to lepiej znamy. Naukowcy bardziej badają chemię węgla, bo dzięki temu można opracowywać leki i tak dalej. A chemii krzemu jeszcze tak dobrze nie znamy, więc no, też nie wiadomo, co ten krzem przed nami skrywa. Przynajmniej nie wiadomo aż tak, jak to, co węgiel przed nami skrywa. Ale tak jak mówię, no, na razie idziemy po prostu z powszechności pierwiastka. I jeżeli chcemy szukać życia we wszechświecie, to też musimy wybrać jakieś czynniki, które to życie będą ograniczać. Wybrać miejsca, gdzie faktycznie jest sens rozbudować, gdzie nie ma.
No na przykład skali galaktyki. Możemy sobie wyobrazić, znaczy no możemy założyć, że w centrum galaktyki dużo się dzieje, tak? Dużo się dzieje, bo grawitacja ściąga masę obiektu do centrum. Jest większe zagęszczenie obiektu w samym centrum galaktyki. Przez to dużo więcej kolizji, wysokie promieniowanie. Mogą być zaburzenia grawitacyjne, jeżeli tam jest jakiś układ wokół gwiazdy, krąży sobie jakaś planeta, nawet zdatna do życia, to bardzo blisko mogą przelatywać inne gwiazdy, wytrącić taką planetę ze znacznej orbity i życie, nawet jeżeli tam zaistniało, to raczej bardzo szybko zostanie zniszczone. Ale jednak też przez to, że w tym centrum galaktyki jest dużo masywnych obiektów, też jest tam dużo więcej cięższych pierwiastków właśnie niż woda. No, poza tym, wiadomo, cięższe pierwiastki ze względu na grawitację, która zależy od masy, będą znajdowały się bliżej centrum galaktyki. Na obrzeżach galaktyki będzie dużo mniej cięższych pierwiastków. Dlatego trzeba tutaj znaleźć taki złoty środek między centrum galaktyki a obrzeżami galaktyki, gdzie nie będzie za dużo kolizji, nie będzie za gęsto, nie będzie się za wiele działo, ale będzie wystarczająca ilość cięższych pierwiastków do formowania planet z kolizji. No i też akurat tak w tej strunie znajduje się Słońce. Słońce znajduje się między ramionami galaktyki, bo te ramiona to też są takie lokalne zakręcenia gwiazd w naszej galaktyce. I nasze Słońce jest między tymi zagęszczeniami, więc jesteśmy raczej spokojni w okolicy. Co więcej, poruszamy się po połowie orbicie w środku galaktyki i z prędkością równą poruszaniu się tych ramion. Także raczej mała szansa, że w ogóle kiedykolwiek te ramiona przetniemy. Dlatego jesteśmy raczej w spokojnym rejonie tej galaktyki. No i takie też rejony, gdzie życie może występować, można wyznaczać wokół gwiazd. No, wyznacza się coś takiego jak ekosfera. Jest to po prostu miejsce, no, sfera wokół gwiazdy, gdzie ilość energii z tej gwiazdy, jaka dociera w to miejsce, zapewnia, że na powierzchni planet w tym miejscu może istnieć ciekła woda, że będzie tam temperatura mniej więcej od 0 stopni do 100 stopni Celsjusza. No i na przykład w Układzie Słonecznym taką ekosferę wyznacza się mniej więcej od orbity Wenus do orbity Marsa. No ale to jest tylko takie uproszczenie pod względem ilości energii ze Słońca. No na Wenus jest dużo gorącej ze względu na samonapędzający się efekt cieplarniany, więc woda ciekła obecnie nie może tam istnieć na powierzchni. Na Marsie z kolei Mars stracił swoje pole magnetyczne, więc a co za tym idzie? Jego atmosfera została wywiana przez wiatr słoneczny. Wiatr słoneczny to są naładowane cząstki, które emitowane ze Słońca mogą po prostu kolidować z innymi cząstkami i nadawać im prędkość jakimś kierunku. Pole magnetyczne powoduje, że te naładowane cząstki ze Słońca są odchylane i nie uderzają tak bardzo w atmosferę. Więc jak Mars stracił swoje pole magnetyczne, to konsekwencją tego była utrata atmosfery. Więc też no, obecnie nie może tam istnieć woda w stanie ciemnym. Ale mniej więcej te temperatury na powierzchni właśnie oscylują w tych granicach 0 stu. No, do stu na pewno nie dochodzą, ale no, gdzieś tam do 20 stopni, gdzie woda w warunkach normalnego ziemskiego ciśnienia mogłaby istnieć w stanie ciemnym. Co tu więcej? Tak właśnie jeszcze ta prezentacja mi się przydała. Spojrzę sobie, czy już mam przechodzić do konkretnych rzeczy. A tak, jeszcze w ogóle czym jest życie, trzeba by się zastanowić. No do tej pory naukowcy się spierają, jaką definicję życia ustalić. I to też jest trochę problem, zwłaszcza jak mamy go szukać gdzieś na innych planetach. No można wyróżnić pewne niezbędne warunki do zaistnienia życia. Musi istnieć w środowisku wolna energia, czyli jakieś źródło energii, które to życie może pobierać. Musi istnieć bogactwo związków organicznych jako budulce dla tego życia. Musi też zachodzić darwinowska ewolucja, żeby mówić o życiu, czyli musi dochodzić do rozmnażania się, zmienności tych organizmów, a co tam z tym idzie, dostosowywania ich do zmieniającego się środowiska.
No i taka robocza definicja życia według NASA to jest po prostu samopodtrzymujący się system chemiczny zdolny do darwinowskiej ewolucji. No jeżeli wyślemy jednego człowieka w kosmos, on nie spotka partnerki, czy tam partnera i nie będzie mógł się rozmnożyć, to z tej definicji życiem nie jest, tak? Ale no ta definicja umie życie jako zjawisko takie ogólne. I tutaj... No jeżeli chodzi o planety pozasłoneczne, mało wiemy, ale ostatnio gdzieś miesiąc temu ukazało się badanie na temat planety Kepler-2-18b, gdzie teleskop Jamesa Webba ją obserwował. Ona jest chyba około 3 razy większa od Ziemi. Ten teleskop wykrył na niej tlenek węgla i parę wodną w atmosferze. I no, z dużo mniejszą pewnością też wykrył siarczek dimetylu, który na Ziemi powstaje tylko w wyniku działalności organizmów żywych. Ale no, sam fakt wykrycia tego dwutlenku węgla i pary wodnej, przy braku wykrycia amoniaku w atmosferze, który to amoniak jest cięższy od tych pierwiastków, opada na dno i rozpuszcza się w wodzie, naukowcy postulują, że istnieje na tej planecie globalny ocean. A skoro mamy też właśnie tutaj węgla w atmosferze, to jakiś cykl węglowy może tam zachodzić. No ale to są naprawdę szczątkowe dane, żeby wnioskować o istnienie życia tak daleko od naszego układu, przynajmniej na chwilę obecną. Też był taki swego czasu popularny układ TRAPPIST-1, gdzie znamy 7 planet skalistych. One krążą wokół czerwonego karła, wszystkie mają ciaśniejsze orbity niż orbita Merkurego wokół Słońca. I ten układ, no generalnie planety wokół czerwonych karłów są problematyczne pod względem posiadania życia o tyle, że ta właśnie ekosfera, czyli to miejsce, gdzie woda mogła być w stanie ciekłym, jest na tyle blisko gwiazdy, bo są to bardzo małe gwiazdy emitujące niską ilość energii, więc te planety są na tyle blisko gwiazdy, że promieniowanie z tej gwiazdy mogłoby je regularnie sterylizować i ciężko by było temu życiu przetrwać, nawet jakby gdzieś tam powstało. Dlatego właśnie no, czerwone karły są też tam powszechniejszymi gwiazdami w naszej galaktyce, także to nam też wyklucza już troszkę miejsca poszukiwania życia. No dobrze, no w naszej galaktyce no, mało mamy możliwości póki co badać to gdzieś dalej niż nasz Układ Słoneczny, ale mamy parę ciekawych miejsc też w naszym Układzie Słonecznym. No to może idąc powiedzmy w kolejności od Słońca, no to ciekawą planetą jest Wenus. Tak jak wspomniałem, istnieje tam no, samonapędzający się efekt cieplarniany, około 500 stopni Celsjusza przy powierzchni. Około 92 bary ciśnienia. No to są ciężkie warunki do istnienia życia. Raczej nikt nie postuluje, że nawet przy jakichś tam no, założeniach, że to życie jest jakoś bardziej inne od ziemskiego, nikt raczej nie postuluje, żeby teraz obecnie tam się znajdowało życie. Jednak są takie hipotezy, że znajdowało się to życie w przeszłości, i jakieś reliktowe organizmy mogłyby przetrwać w atmosferze Wenus, gdzieś na wysokości 50-60 km, gdzie te temperatury są już umiarkowane, a jeszcze promieniowanie słoneczne też jest w takich zakresach, że z jednej strony dostarcza energii do ewentualnej fotosyntezy, a z drugiej jeszcze promieniowanie UV nie jest na tyle zabójcze, żeby sterylizować to życie. No i tutaj też tak wspomniałem o fotosyntezie, to jeszcze też powiem, że no gdzieś do lat 70. raczej myśleliśmy, że ekosystemy opierały się na fotosyntezie. Produkcja materii i energii w ekosystemie wymaga na tym podstawowym poziomie tych organizmów najniżej, w łańcuchu pokarmowym producentów, wymaga właśnie fotosyntezy. Wiedzieliśmy o życiu w głębinach oceanów, ale myśleliśmy, że ono po prostu opiera się na materii organicznej opadającej gdzieś tam z powierzchni. Jednak w latach 70. odkryliśmy niezależne ekosystemy w okolicach kominów hydrotermalnych na dnie oceanu, gdzie to są bogate ekosystemy w organizmy, które nigdzie indziej nie występują. I one czerpią energię po prostu z dużych temperatur, bo tam woda się styka z magmą.
No, dochodzi tam nawet temperatura do 400 stopni. Oczywiście ta woda nie paruje, bo to jest ciśnienie wtedy, to jest 2 km pod warstwą wody, więc w tych warunkach woda jeszcze nie wrze. No ale to udowadnia, że wcale nie jest konieczna fotosynteza, żeby zasilić cały ten łańcuch życia, że tak powiem. Ważne, że musi być właśnie to źródło wolnej energii, ale w jakiej formie, no to już jak to chce, że tak powiem. Są nawet organizmy, z tego co wiem, na Ziemi, które potrafią z promieniowania gamma tworzyć energię. Jest takich organizmów mało, ale sam fakt w ogóle dostosowania życia na naszej planecie, w jak szerokich niszach ekologicznych, jaki szeroki zakres tej tolerancji na różne warunki środowiskowe to życie ma, no daje nam nadzieję, że faktycznie to życie możemy gdzieś znaleźć w dziwnych miejscach, czy to w Układzie Słonecznym, czy gdzieś dalej, niepodobnych do Ziemi. No, są nawet organizmy żyjące w stałym, zamarzniętym lodzie, które potrafią rozpuszczać ten lód wokół siebie i się w nim poruszać. Także no, sam wachlarz ziemskich organizmów jest ciekawy. No i tak wracając do tej Wenus. No, tak jak mówiłem, postuluje się, że w przeszłości mogła tam istnieć ciekła woda i życie, a obecnie w tej atmosferze. No i szuka się jakichś wniosek na tego życia, czyli związków substancji i fenomenów, których nie da się wytłumaczyć inaczej niż istnieniem życia. Kilka lat temu była taka głośna sprawa, że odkryto fosfiny na Wenus. To jest po prostu związek atomów fosforu i 3 atomów wodoru, czyli fosforowodór po prostu. I że to by świadczyło o istnieniu tam życia. No, ten artykuł naukowy ukazał się jakoś tam w mediach, w internecie, zanim został zrecenzowany. Potem okazało się, że źle zinterpretowano dane, które naukowcy zmierzyli. Tej fosfiny jest tam około 7 razy mniej. I taką ilość udawało się wytłumaczyć procesami niebiologicznymi. Natomiast też naukowcy zauważają w chmurach Wenus, że one troszkę w niektórych miejscach za mało promieniowania UV odbijają niż powinny. I postuluje się, że te, nazywa się to nieznanymi pochłaniaczami promieniowania UV. I naukowcy twierdzą, że mogłyby to być jakieś mikroorganizmy, albo po prostu miks związków organicznych rozpuszczonych w kwasie. Bo atmosfera Wenus jest bogata w kwas siarkowy właśnie. I też właśnie życie, a propos tego kwasu siarkowego, życie ogólnie potrzebuje też rozpuszczalników, znaczy generalnie chemia prebiotyczna, bo w formie rozpuszczonej po prostu reakcje chemiczne zachodzą rzędy wielkości szybciej, niż gdybyśmy mieli po prostu jakieś tam stałe substancje kontaktujące się gdzieś tam ze sobą. No i na Ziemi to jest woda, tak? Zakładamy, że życie potrzebuje wody, ale można też postulować alternatywną biochemię opartą czy to na kwasie siarkowym, amoniaku, czy na przykład na ciekłych węglowodorach. Ale jednak, no nawet pamiętając o tym, co mówiłem wcześniej, że wodór i tlen są jednymi z najpowszechniejszych pierwiastków we wszechświecie, no to też należy pamiętać, że woda jest najpowszechniejszym związkiem chemicznym we wszechświecie. Więc no tak samo, no, to życie oparte na wodzie raczej jest bardziej prawdopodobne chociażby z tego względu, ze względu na dostępność materiału. Kolejną taką planetą, która też zawsze nas interesowała pod kątem życia, jest Mars. No i tak jak mówiłem, Mars stracił swoją atmosferę, jednak życie mogło istnieć na nim w przeszłości. W przeszłości wiemy, że istniała na nim ciekła woda. Można tam nawet zauważyć koryta skał wyżłobione przez właśnie wodę, która kiedyś płynęła. No szkoda, że nie mam tego rzutnika, bo pokazałbym wam troszkę zdjęć, no ale trudno. No i w każdym razie też na Marsie to życie mogło powstać troszkę wcześniej niż na Ziemi. Ze względu na to, że bombardowanie Marsa przez jakieś obiekty kosmiczne skończyło się troszkę wcześniej. No i Ziemia też, z tego co wiemy, uległa kolizji z planetą podobną do Marsa, w ten sposób powstał Księżyc. Mars nie miał takiej historii, więc troszkę jego powierzchnia schodziła się wcześniej. I jeżeli ktoś byłby zwolennikiem panspermii, czyli że życie gdzieś powstało i indziej zostało na Ziemię zawleczone, no to mogłoby to być z Marsa. Zresztą
z Wenus też, jak wcześniej mówiłem o Wenus, że też w przeszłości mogło być życie, też mogło ono powstać najpierw tam, a zostać zawleczone na Ziemię potem przez jakąś wymianę materii, czyli jakieś tam spadające kamienie pochodzące z Wenus. No, to działa generalnie tak, że jakieś ciało, powiedzmy, uderza w Wenus czy Marsa, wybija z niego materię w kosmos i jakiś taki kamyczek z Wenus czy z Marsa leci sobie, aż trafia na Ziemię. Są to trudne warunki, ale można sobie wyobrazić, że jakieś życie przetrwa. Ziemskie organizmy potrafią przetrwać na poszyciach pojazdów, które wysyłamy w kosmos i potrafią przeżyć ponowne wejście do atmosfery, także nie jest to jakieś bardzo nieprawdopodobne. No i Mars też ma podobne nachylenie osi i podobny cykl, przez to podobny cykl pór roku jak Ziemia i podobną długość dnia, dlatego nawet jakieś tam cykle biologiczne, zegary biologiczne tych organizmów byłyby w miarę dostosowane do ziemskich warunków, gdyby stamtąd jednak pochodziły. No jednak obecnie przynajmniej prawdopodobieństwo znalezienia życia na tych planetach jest bliskie zero praktycznie. Możemy tylko szukać śladów tego życia w przeszłości. Natomiast ciekawymi miejscami w Układzie Słonecznym są lodowe księżyce gazowych gigantów. Te lodowe księżyce mają ciekłe oceany z ciekłej wody pod lodową skorupę. Wynika to z tego, że krążą dosyć blisko tej swojej planety i są rozciągane przez siły pływowe. Po prostu powierzchnia zwrócona ku planety ulega działaniu grawitacyjnemu silniej niż powierzchnia zwrócona od strony planety, co generuje energię wewnątrz i naprężenia wewnątrz tej planety, co się przekłada na temperaturę mogącą doprowadzać do rozpuszczania się wody. I taki ocean podpowierzchniowy no, wydaje się ciekawym miejscem, w którym mogłoby powstać życie. Tak jak mówiłem o tych kominach hydrotermalnych na Ziemi. Zresztą no, nie wspomniałem chyba, że postuluje się, że życie na Ziemi powstało właśnie w okolicach takich kominów hydrotermalnych. To jest jedna z hipotez. Do tej pory nie wiemy, jak życie powstało. Do końca naukowcy się spierają. No i właśnie takie same kominy hydrotermalne mogłyby istnieć w tych oceanach podpowierzchniowych lodowych księżyców. No i możemy sobie spekulować, czy takie kominy hydrotermalne są, czy nie. No nikt tam nie był, nikt się nie przewiercił przez lodową skorupę, nie sprawdził. Ale jednak mamy takie miejsca, takie księżyce, jak na przykład księżyc Europa, to jest księżyc Jowisza, na którym mamy pęknięcia lodowej skorupy, po których widzimy, że materia wydostaje się z wewnątrz, czyli musi być produkowane pod spodem ciepło. Dodatkowo ta materia wynosi różne sole i też ostatnio teleskop Jamesa odkrył, że też węgiel. Więc istnieje jakiś obieg tej materii między powierzchnią, oceanami. Istnieje tam źródło ciepła, które doprowadza do tego kriowulkanizmu tak zwanego, czyli do uwalniania się wody poprzez pęknięcia skorupy. No i Europa, nawet sonda Cassini przelatując koło Europy w 2005 roku, to było w okolicach Enceladusa, w okolicach Europy teleskop Hubble'a odkrył pierogusze materii wystrzeliwane, czyli po prostu no, obłoki, które aż z powierzchni tej Europy były wystrzeliwane w kosmos, więc ta aktywność geotermalna jakaś tam jest. Także Europa jest dosyć dobrym kandydatem. Poza tym wszystkie te sześć pierwiastków, które wspomniałem, znajdują się na Europie. Węgiel, wodór, azot, tlen, siarka i fosfor, które są niezbędne do budowy życia. Podobnie właśnie już zacząłem mówić o księżycu Enceladusie, który jest księżycem Saturna. On jest dużo mniejszy od Europy. Ale tak samo ma podpowierzchniowy ocean. Wokół bieguna południowego te pióropusze materii są wystrzeliwane tak gęsto i stale, że o nich wiemy już od dawna. Sonda właśnie Cassini w 2005 roku przez nie przeleciała i pobrała próbki. Wychodzi na to, że zawartość metanu w tych pióropuszach jest większa niż naukowcy by się spodziewali, tłumacząc to samymi procesami abiotycznymi,
samą reakcją wody z dnem oceanicznym i no i to, że nie jesteśmy tego w stanie wyjaśnić, to oczywiście nie jest dowód na istnienie życia, ale jest jako jakąś poszlaką. No to też należy pamiętać, że istnienie życia jest taką ostatnią w ogóle możliwością, jeżeli wszystko inne dopiero okaże się nieprawdziwe, niewystarczające do wytłumaczenia jakiegoś procesu, no to wtedy dopiero możemy założyć, że jest to dowód na powstanie życia, ale też nadal może być coś, że czegoś nie wiemy, o jakimś procesie nie wiemy, nauka pójdzie naprzód, okaże się, że nagle zacznie coś wyjaśniać bez potrzeby po prostu postulowania życia. Także tutaj na podstawie takich dowodów też ciężko jest cokolwiek wnioskować. Ale jednak obserwacje teleskopowe, no światło z różnych obiektów dociera do nas dużo szybciej, niż byśmy mieli wysyłać jakiś lądownik, pobrać próbki, z nimi wrócić. No i jest to rzędy wielkości tańsze, więc tak się robi po prostu. I no i to jest słuszne podejście, zwłaszcza jeżeli mamy jeszcze te pióropusze materii z Enceladusa czy z Europy, to też można badać, jak światło słoneczne przez nie przechodzi i też bez wysyłania pojazdu można oceniać, z czego się spadają. Jeżeli wiemy, że jest to materia wyrzucona z oceanu podpowierzchniowego, to na tej podstawie możemy wnioskować o jego składzie. Ale no, też są planowane misje do Europy, Enceladusa. No z tego co wiem, teraz ma wystartować Europa Clipper w przyszłym roku, misja NASA, to nie będzie lądować na Europie, ale będzie orbiter badał Europę i szukał właśnie życia. W kwietniu wystartowała misja JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej, Jupiter Icy Moon Explorer. Ona będzie badała głównie Europę, Kalisto i Ganymedesa, czyli trzy największe lodowe księżyce Jowisza. Z tym, że na Europie nie będzie się właśnie tak bardzo skupiać ze względu na planowaną misję NASA, która skupi się tylko na Europie. Ta misja Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie właśnie też badała możliwość, będzie w ogóle poszukiwała dowodów na istnienie oceanów podpowierzchniowych na Ganymedesie i Kalisto. Natomiast jeżeli chodzi o Saturna, to jeszcze takim ciekawym księżycem wokół niego i to jednym z największych w Układzie Słonecznym, drugim po Ganymedesie, jest Tytan. I jest to bardzo ciekawy księżyc ze względu na to, że istnieją tam morza i jeziora ciekłych węglowodorów, głównie metanu. Skały i powierzchnia tego księżyca jest zbudowana z lodu wodnego, tak jak u nas. Woda jest w stanie ciekłym, tam buduje twarde skały, a zbiorniki wodne są tworzone przez właśnie te węglowodory. No i to jest właśnie o tyle ciekawe, że moglibyśmy tam poszukiwać alternatywnej biochemii, to co już mówiłem, gdzie rozpuszczalnikiem niezbędnym do zachodzenia reakcji chemicznych nie byłaby woda, tylko właśnie metan. Co ciekawe, no, ten księżyc to jest jedyny księżyc, który ma bardzo grubą atmosferę, w którym formują się chmury. I te chmury też w ogóle formują się z węglowodorów. Istnieje tam obieg węglowodorów, podobny jak obieg wody na Ziemi, czyli węglowodory parują, w chmurach się przemieszczają, dochodzi do opadów i do spływania rzekami z powrotem w te jeziora. Ale oprócz tego też istnieje na Tytanie ocean podpowierzchniowy ciekłej wody tym razem, gdzie mogłaby być też taka biosfera podobna do tej ziemskiej, gdzie też mogłyby być kominy hydrotermalne i taka biosfera, którą byśmy szukali na Enceladusie czy Europie. I że takie dwie biosfery, jedna oparta na zasadach takich jak ziemska plus oparta na jakiejś alternatywnej biochemii, by istniały na jednym globie, to mogło być ciekawe pod względem badania interakcji między tymi biosferami i czy mogło jakoś w ogóle wspólnie wchodzić w interakcje, czy byłyby totalnie niezależne. No, jeżeli byśmy coś takiego odkryli, oczywiście już tutaj tak wybiegam, jak ciekawe byłyby badania w ogóle ekologii takich organizmów. No i właśnie do Tytana też jest planowana misja, ona dopiero chyba w 2027 będzie wysłana. I będzie to drugi obiekt w Układzie Słonecznym po Marsie, gdzie będzie latał dron po prostu i badał właśnie atmosferę.
i podobnie będzie tam wysłany, znaczy no i to jest w ogóle jedyny obiekt z zewnętrznego Układu Słonecznego, czyli za pasem asteroid, gdzie wysłaliśmy lądownik i lądowaliśmy na powierzchni i pobraliśmy też próbki z tej powierzchni. No i sama atmosfera tego Tytana jest bogata też w związki organiczne. I też taki związek, zaraz sobie tu spojrzę, akrylonitryl wykryto. To, ten związek postuluje się, że on mógłby tworzyć struktury błonowe, membrany, coś przynajmniej w środowisku właśnie metanowym. A takie struktury są potrzebne, żeby oddzielić jakąś tam wewnętrzną chemię od zewnętrznej, czyli żeby, no, ciężko sobie raczej wyobrazić życie bez komórki, bez czegoś takiego, że no, to życie musi być oddzielone od środowiska, no chyba żebyśmy postulowali, że cały jakiś glob jest taką komórką, ale raczej nie wydaje się to prawdopodobne, raczej właśnie, no, bo wtedy skąd my czerpamy energię, musi mieć jakieś środowisko zewnętrzne. Więc też te struktury jakieś błonowe i komórkowe też są takim warunkiem, raczej wydaje nam się niezbędnym do istnienia życia. No i w ogóle teraz też ostatnio słyszałem, że wokół Urana na czterech największych księżycach też mogą być oceany podpowierzchniowe. No i to się po prostu hipotetyzuje na podstawie tego, jakim tam tym siłom pływowym te globy ulegają i jaka energia jest generowana, że mogłaby po prostu doprowadzać do stopienia tego płaszcza czy skorupy lodowej i właśnie do tego, że będą tam występowały ciekłe oceany. Jednak no, póki co jakichś konkretnych dowodów nie mamy, ale wychodzi na to, że w zasadzie każde lodowe ciało teraz spekuluje się, że to nie jest nic zaskakującego, że będzie tam podpowierzchniowy ocean, co jeszcze te kilkanaście lat temu no, uważaliśmy, że jest dosyć niesamowitą rzeczą właśnie na Europie czy Enceladusie. No też słyszałem, że się nawet postuluje na planetach karłowatych lodowych, takich jak Ceres czy Pluton, że może być podpowierzchniowy ocean. No to jest akurat raczej mało prawdopodobne, tak mi się wydaje, bo nie krążą one wokół jakiegoś dużego ciała blisko, tylko wokół Słońca, które jest daleko i nie ulegają aż takim dużym siłom pływowym. No ale to też jest ciekawe, że no, nagle z każdym rokiem praktycznie wydaje nam się, że pewne warunki do powstania życia są bardziej powszechne, niż nam się wcześniej wydawało. Ale no to też jeszcze właśnie nie implikuje powstania życia. Bo różne zaawansowane związki organiczne, takie jak różne aminokwasy, kwasy tłuszczowe, czy zasady skórynowe, piramidynowe, budujące DNA, są nawet znajdowane w kometach, znaczy no, w meteoroidach. I też powstają w wyniku eksperymentów w laboratorium polegających na odtwarzaniu tak zwanej zupy pierwotnej. Więc to nie jest nic niezwykłego. Problemem jest właśnie stworzenie, powstanie długołańcuchowych cząsteczek, takich jak DNA czy skomplikowane białka. Plus jeszcze takie pytanie, co było pierwsze? No bo, że powstały długołańcuchowe skomplikowane białka, musi być informacja o nich, jak je budować i maszyneria, którą mają stworzyć. A żeby powstało i replikowało się DNA, czy jakieś właśnie inne cząstki niosące informacje, no potrzebne są te białka. Więc tak naprawdę tutaj mamy problem, co było pierwsze. Postuluje się, że na początku życia mogło się opierać na RNA, to też jest cząsteczka informacyjna podobna do DNA, tylko że ona sama może katalizować swoją replikację i budować białka na swojej podstawie. Więc to mogłoby być takim rozwiązaniem tego problemu. No ale póki co nie wiemy. W ogóle jeżeli chodzi o życie na Ziemi, ono powstało gdzieś tak między 4 a 3,5 miliarda lat temu. Po prostu wszelkie zapisy kopalne ze skał, które mamy, które świadczą o tym, że życie już istniało, to są zapisy w ogóle z momentu najstarszych skał, które mamy, zanim Ziemia gdzieś tam ostygła. Więc no, we wcześniejszych jakichś warstw tam po prostu nie mamy, bo ciągle Ziemia była bombardowana przez jakieś obiekty z kosmosu i powierzchnia się zmieniała, skały się topiły.
Więc właśnie też dlatego mogłoby to życie pochodzić też skądinąd i ciężko nam dojść w ogóle do tych początków życia, no bo nie będziemy mieli tych zapisów z czasów, kiedy się jeszcze skały dobrze uformowały i planeta się dobrze nie uformowała. No i tak, no podsumowując to, po prostu warto według mnie szukać tego życia. Mamy podstawy twierdzić, że to życie może istnieć, nawet w naszym Układzie Słonecznym. Nawet jeżeli nie istnieje, to warto eksplorować te potencjalne ekosystemy, tłumaczyć, dlaczego tam nie istnieje, mimo że mogłoby. To na pewno nam dużo pomoże, żeby szukać go potem gdzieś indziej. I też tak właśnie w ogóle dziedzina, jaką jest astrobiologia, no, jest bardzo szeroką dziedziną. Oczywiście ona też nie dotyczy tylko poszukiwania życia innego niż ziemskie, ale no, nawet zachowania się ziemskiego życia w kosmosie, pochodzenia życia na Ziemi i wielu innych pokrewnych dziedzin. Jest to bardzo interdyscyplinarna nauka. No i co, mogę zachęcić Was do interesowania się tematem. Jeżeli ktoś z Was gdzieś sam coś studiuje albo gdzieś tam jakieś prace badawcze prowadzi, na pewno swoją dziedzinę też mógłby gdzieś tam podpiąć pod astrobiologię. Nawet takie tematy jak prawo kosmiczne, jak mamy w ogóle projektować prawo pod ochronę ekosystemów, czy pod interakcje międzyludzkie w kosmosie. W ogóle wszystko tak naprawdę możemy podpiąć pod tą dziedzinę eksploracji kosmosu i wszystko, nie tylko biologię można połączyć z kosmosem, ale wszystkie dziedziny nauki, no jeżeli badamy Ziemię za pomocą różnych nauk, to tak samo za pomocą różnych nauk badamy i będziemy badać kosmos i gorąco Was do tego zachęcam. I dziękuję bardzo. Może jakieś pytania ktoś ma? Nie słyszę? Czy kosmos jest pełen życia, czy też raczej jesteśmy osamotnieni tutaj na tej planecie, tak? Ciężko stwierdzić, no troszkę się interesuję tym tematem, więc ciężko mi mieć własne zdanie, bo z jednej strony tak, jak mówiłem o powszechności tych pierwiastków, to wydawałoby się, że może być pełny życia, ale jednak też no, wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. No powiem tak, ja myślę, że jest raczej pełny życia, bo no, skoro powstało na tej planecie, to dlaczego nie gdzieś indziej? Zaawansowanym życiem byłby problem, uważam. Jakiegoś życia mikrobowego uważam, że jest raczej powszechny. Z życiem bardziej złożonym, wielokomórkowym, a tym bardziej inteligentnym, to już uważam, że byłby duży problem.